witajcie w Strefie Brzmienia. Znajdujemy się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, gdzie Paweł Steczkowski wraz ze swoimi muzykami nagrywa wideokoncert. Zapraszamy. Pierwszy mój kontakt z łączeniem różnych technik i różnych stylów w sztuce zaczął się już w szkole średniej, kiedy ja pierwszy raz wszedłem w ekipę Behemoth Balama i graliśmy w teatrze, gdzie współpracowałem z pierwszym liceum. Tam grali bardzo młodzi, energiczni ludzie, którzy potrzebowali zarówno sztuk wizyjnych, plastycznych, jak i muzycznych, ruchowych, tekstowych. To był młody, ambitny zespół ludzi, którzy stworzyli naraz po prostu wiele warstw. I ja wtedy, kiedy się zderzyłem pierwszy raz z tym, że mogę w tym uczestniczyć jako jeden ze składników, ale wiążący, ponieważ muzyka wtedy to była pierwsza chyba taka ekipa, która użyła żywej muzyki do teatrów takich szkolnych na poziomie amatorskim szkół średnich, to wtedy mnie to przekonało do łączenia tych technik. I Teuta Project, która od początku była najpierw Teutą, potem przeszła w Teutę Project, no to jest 20 lat już ponad malowania na ekranie z Rafałem Zawistowskim, to jest współpraca z Teatrem Witkacego, to jest udźwiękawianie filmów. W międzyczasie skończyłem szkołę rzeźbiarską, mam tytuł mistrza rzeźby w drewnie, więc ja w ten sposób funkcjonując łączę te techniki. Po drodze zrobiłem sobie prawo jazdy na drona, kursy fotograficzne, trochę zajmuję się też nagrywaniem filmów, teledysków. Więc to, co mogę, na co mam czas i w czym mogę się rozwinąć, tak się rozwijam. Nie tyle zależy mi na tym, żeby profesjonalnie pracować w tych zawodach na siłę i po prostu być na siłę we wtorek rzeźbiarzem, w środę, prawda, być operatorem kamery, a w czwartek być producentem muzycznym. Paweł Steczkowski jest bardzo utalentowanym artystą, bardzo wszechstronnym. Zajmuje się zarówno muzyką, jak i wizją. Wspólnie kręcimy filmy reportażowe, robimy teledyski. Między innymi w tym roku stworzyliśmy teledysk do utworu Aleksandra Choćki, Maliny. Jedzie, jedzie pan przez litewski łan, przed nim, za nim jego cugi, w złocie, w srebrze jego sługi. Jedzie w gościnę, jedzie w gościnę. Mam grupę producencką Mimovan Art, która pracuje zarówno jako grupa producencka muzyczna, jak i filmowa. I stąd się wzięła, na przykład przy projekcie Maliny, kiedy robiłem z Magdą Małaczyńską, to pracowaliśmy oboje jako producenci, oboje jako wykonawcy i tutaj nie było podziału, kto robi więcej, kto robi mniej. My po prostu zwyczajnie robiliśmy wszystko to, co w zakresie dana osoba potrafiła, mogła i w danym momencie jakby wychodziło to samo z siebie, kto robi w tym kierunku, kto w tym kierunku. Nie było tego problemu. No jest bardzo wymagający. Zawsze wie, czego chce i zawsze wie, jaki chce osiągnąć efekt, więc nie ma kompromisów. Po prostu siedzimy i poprawiamy i robimy do momentu takiego, aż jest po prostu perfekcyjnie. Ja przede wszystkim lubię ludzi, którzy są prawdziwymi artystami, czyli takimi, którzy są napędzani w pewnym sensie jakąś potrzebą tworzenia czegoś nowego, robienia nowych projektów, szukania czegoś. Paweł dokładnie taką osobą jest. To jest muzyk totalnie poszukujący i totalnie odkrywający. Generalnie ja go bardzo też cenię za jego takie zdolności producenckie, bo on potrafi z bardzo prostych rzeczy i pozornie takich, z których nie wiadomo do końca co zrobić, to on, no on potrafi świetną muzykę wyprodukować, poskładać to, przearanżować, super. Bardzo, bardzo, bardzo twórczy, otwarty człowiek, no taki poszukujący, ale też znajdujący, to jest też ważne. Mm-hmm.
Paweł to mi się kojarzy zawsze z tym, że on się zjawia po prostu w pewnym momencie, albo telefonicznie, albo bez zapowiedzi do mojego domu przyjeżdża i mówi: cześć Kasper, ja tutaj jestem, właśnie byłem w okolicy tutaj, mam skrzypce dla ciebie na przykład, bo podarował mi skrzypce swego czasu. Mówi: tu ma taki fajny instrument, ja to w sumie na nim nie gram, by się użył na przykład, nie? No, dobra, no i te skrzypce zostały, potem za jakiś czas mówi: pamiętasz te skrzypce? No mam lepsze dla ciebie i się wymienimy, nie? No i tak, i to właśnie jest tak, że siedzisz sobie spokojnie, myślisz: no dobra, dzisiaj to już się chyba nic nie wydarzy, nie? Nagle przyjeżdża Paweł, nie? I to jest właśnie to, że to jest człowiek, który się pojawia po prostu i tyle. U mnie jest prosta sprawa, ja zapraszam do współpracy ludzi, którzy są twórczy, to jest podstawa. Potem są to ludzie, którzy mają pomysł. Nie tylko na siebie, ale też na projekt. Dlatego, że wszyscy ci, którzy z nimi ja pracuję, każdy jeden z osobna ma swoje projekty. Więc ja zazwyczaj pracuję też z liderami. I teraz dla mnie nie ma problemu, żeby w danym momencie liderem był ktokolwiek z nich. Jeżeli w danym utworze on ma pomysł, i czy to jest perkusista, czy gitarzysta, jest bez znaczenia, i ten pomysł podaje, to ten pomysł przyjmujemy. Czyli u mnie jest sytuacja bardzo prosta. Moje ego nie przerasta mojej osoby. To jest bardzo proste rozwiązanie. Ja się nauczyłem opanowywać to, żeby nie próbować być, że tak powiem, kierownikiem kuli ziemskiej. Bardzo proste rozwiązanie. Tutaj jest bezkonfliktowo, jest tak, jak powinno być. Każdy robi swoją rzecz, jest jakieś zaufanie między muzykami, czyli też nie jest tak, że ty masz zagrać dokładnie to, masz tak grać, masz tak brzmieć i tak dalej. Nie. To jest też świetne, ponieważ każdy wnosi jakiś kolor i trzeba przy robieniu tego typu muzyki, gdzie jest dużo improwizacji, trzeba dać po prostu ludziom ich miejsce, żeby oni sobie zrobili, sami znaleźli swoje miejsce. No i z drugiej strony, po co dobierać sobie do składu ludzi, do których się nie ma zaufania, z którymi by się nie chciało grać? No to, prawda? No w takich sytuacjach raczej się szuka takich ludzi: o, tutaj będzie fajnie ten, tutaj będzie fajna trąbka, to zagra ten człowiek. Mam do niego zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo lubię folk, bardzo lubię muzykę jazzową, bo w tym się improwizuje. W folku też można improwizować. Moim największym takim ulubieniem jest muzyka filmowa też, taka, która posiada dopowiedzenie w obrazie. Zdarza mi się czasami robić muzykę też do filmów. Robię też muzykę do teatrów, ale najbardziej lubię robić muzykę eksperymentalną. Czyli w ogóle robić takie plamy, przestrzenie, które zupełnie nie są dla słuchacza szerokiego, ale no, mam dużo takich nagrań, których w ogóle nie upubliczniłem i przez lata je zbieram. Także to też są rzeczy, które może kiedyś, jak będę miał więcej czasu, żeby to wybrać, żeby to ułożyć, to wtedy pewnie porobię jakieś kolaże fotograficzne, jakieś kolaże filmowe. No teraz nagrywamy taką płytę przy współpracy z Urzędem Miasta Rzeszów, nazywa się to Rzeszowski Tryptyk Jazzowy i będzie ona od przyszłego roku promowana. I to jest właśnie materiał jazzowy, zrobiony w taki sposób, że połączyliśmy twórczość Wojciecha Kilara, Tomasza Stańki i Tadeusza Nalepy i zagraliśmy to w taki sposób, że jest zarówno w tym aranżacja muzyki filmowej, jak i jazzowej. I oni są tak ubrani, że w rzeczywistości dopiero ludzie, którzy znają ich twórczość, orientują się, że to są melodie tych twórców. I tych wielkich twórców. Przy tym tą płytę robię z wybitnymi ludźmi, bo producentem ze mną wspólnie jest Adam Lemańczyk, jest Grzegorz Daroń, współprodukuje i gra z nami tą płytę w całości, Damian Kurasz, jeszcze jest Przemek Soku, więc bardzo dobry skład i będzie to naprawdę ciekawe wydarzenie muzyczne. Z tym, że to też jest dla konesera, no bo to jest muzyka, przy której się siada, człowiek się zamyśla po prostu i medytuje.
do tego to jest zrobione. I nie przechodzimy w rynek komercyjny celowo. Ja nie chcę być w rynku komercyjnym na siłę. Jeżeli znajdzie się nisza, w której znajdziemy większą publiczność i ta publiczność nas zauważy, pokocha, zacznie w jakiś sposób wpływać na to, że my będziemy mieli gradacje finansowe, to a i owszem. Ale jeżeli nie, to nie jest to moim celem samym sobie. Ja już się z tym zderzyłem, pracowałem 20 ponad lat w rynku komercyjnym, wyprodukowałem 11 płyt komercyjnych dla mojej siostry, która jest celebrytką, mi po prostu zwyczajnie wystarczy. Od 15 lat też współpracuję z Teatrem imienia Stanisława Witkiewicza w Zakopanem. Pierwszą sztukę, którą z nimi zrobiłem, to był Kaktus. To był wernisaż Rafała Zawistowskiego. Później zrobiłem do tekstów Bursy i odbył się taki duży spektakl na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. I od tego się zaczęło. Później zrobiłem Barabasza do tekstu Paralagen Krwista. Barabasza graliśmy 10 lat, od śmierci Jagi Siemaszko już nie gramy. No, było to bardzo ciekawe w ogóle wydarzenie, ten Barabasz, bo to była bardzo nowoczesna kwestia. Poza tym Andrzej Dziuk tworzy taki teatr, który jest teatrem zupełnie nie tuzinkowym. On wychodzi z pudełkowej sceny, osadza inaczej publiczność, jest bardzo to żywe, muzyka jest w kontrze, jest trudno zrobić tą pracę, dlatego że u nich muzyka jest w kontrze do całości, czyli nie tworzysz czegoś, co dopowiada, nie tworzysz czegoś, co opowiada lub wypełnia tą sztukę, tylko tworzysz osobny teatr muzyczny w sztuce teatralnej, która jest oparta na słowie, prawda? Jest ruch, słowo, taniec, jest scenografia i jest muzyka. I ta muzyka jest czymś, co nie jest dopowiadające, tylko jest osobnym elementem budującym często tempo tego spektaklu, budującym całe napięcie tego spektaklu. I na tym polega to pracowanie z Dziukiem, że jest to wyzwanie duże. To jest taki szalony naukowiec. O, właśnie, szalony naukowiec muzyki, bym powiedział. No. Moim największym marzeniem jest robienie po prostu filmów, które poza filmem dokumentalnym, co realizuję, chciałbym robić po prostu filmy, które pokazują piękno nie tyle przyrody, co piękno ruchu i światła. Chciałbym robić takie nieme filmy, w których jest tylko muzyka i są odgłosy różnych rzeczy. Zawsze chciałem zobaczyć Ziemię z orbity, ale to już za późno. Także już nie mam marzeń. Ja już spełniam tylko zwyczajnie swoje wizje. Coś mi się wyobrazi, to staram się to zrobić. Jak nie jestem w stanie, to odpuszczam i też nie mam jakichś ambicji większych, żeby coś osiągnąć. Myślę, że największym osiągnięciem jest to, że człowiek po prostu zwyczajnie jest na tyle szczęśliwy w tym, co robi i w tej swojej pasji, że się w tym spełnia. I nieważne, czy to jest makro, czy mikro, jak jest z tego przyjemność i zadowolenie, to cała reszta nie ma znaczenia większego. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu tak rozkłady jazdy wciąż zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, w tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Była
Zatrzymałeś serca bicie. Wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem. Winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem. Muzycy skończyli już nagrywać, my również kończymy. Ja już tradycyjnie zapraszam Was na nasze konto społecznościowe na Facebooku i na portal TVP3 Rzeszów, gdzie możecie zobaczyć wcześniejsze nasze odcinki. Do zobaczenia w Strefie Brzmienia.